Jak najbardziej cieszy to zwycięstwo. Ta pierwsza połowa była dosyć ciężka pod względem atmosferycznym, ale szliśmy szybko o bramkę, ustawiliśmy ten mecz, tak trochę chaosu w pierwszej połowie, ale w drugiej połowie pierwszy karny, bramka i później jeszcze bramki strzelone już pokazały, że to dzisiaj byliśmy dużo lepsi. Z czego to wynika, że właśnie już teraz dużo lepiej gracie, bo jednak to przełamanie też w Jarocinie nastąpiło, gdzieś złapaliście ten właściwy rytm? No, na pewno mieliśmy taki okres tych 7 meczów, gdzie nie potrafiliśmy wygrać, aczkolwiek 2-3 mecze były takie, gdzie dominowaliśmy tam i powinniśmy zakończyć naszym zwycięstwem. Potrzebna była ta wygrana. W Jarocinie udało się to przełamać i mam nadzieję, że teraz pojedziemy do Grudziądza też na pewno utrudnić im walkę o tą drugą ligę i później mamy chyba Kotwicę, czy tam Przodkowo, w każdym meczu będziemy chcieli wygrać. Pewnie atmosfera mental w zespole też się poprawił, bo jednak no jak się tak długo nie wygrywa te 7 meczów, o których wspomniałeś, no to gdzieś tam zostaje w głowach. No po meczu w Jarocinie już było widać na treningu teraz, że już całkiem inaczej to wygląda, każdy miał podniesioną głowę do góry i każdy chciał grać i każdy chciał jakby zasuwać na tym treningu, żeby po prostu dać siebie jeszcze więcej.